Witamy serdecznie z Kozerek. Jest ze mną tenisista CKT Grodzisk Mazowiecki Kacper Żuk. Cześć Kacper. Cześć, cześć. Kacper, świeżo po meczu i świeżo też po takich indywidualnych występach w 25-tysięczniku i głównie o tych tematach chciałem z tobą porozmawiać. Zacznijmy od spraw bieżących, czyli od twojego zwycięstwa z Wojtkiem Markiem. Pewnie nie miałeś dużo czasu na odpoczynek po tych swoich singlowych wojażach, także z sukcesami. Jak było dzisiaj na korcie w tym występie, no takim trochę z marszu, trochę z biegu? No nie było łatwo. Wojty, no znamy się już od lat, trenowaliśmy razem przez długi okres, więc no takie mecze nie są łatwe. Wojty wyszedł zdecydowanie tutaj na luzie, nie miał nic do stracenia. Początek bardzo ciężki, tam zacząłem 0-3, ale bo jakby z biegiem meczu grałem coraz lepiej i myślę, że troszkę doświadczeniem też ten mecz wygrałem. Może nie tyle czystą tenisową, ale po prostu w tych ważniejszych meczach byłem solidniejszy i to zadecydowało. Czy dobrze rozumiem, że to były twoje pierwsze chwile spędzone na twardych kortach w Kozerkach, bo jeszcze kilkanaście dni temu ta nawierzchnia nie leżała tutaj, nie czekała na tenisistów. Popraw mnie, jeżeli się mylę. No tak, pierwszy raz miałem w ogóle okazję dzisiaj zobaczyć, jak te korty wyglądają. Kiedy byłem tu ostatni raz, chyba 3 tygodnie temu, to jeszcze tak naprawdę nic nie było. Teraz wygląda ten obiekt naprawdę super. No profesjonalnie myślę, że tutaj nie jeden większy klub w Europie może zazdrościć takich kortów, więc no nic, tylko się cieszyć i widać, że jest miejsce, gdzie można teraz profesjonalnie trenować, więc my zawodnicy no tylko traktujemy to na plus. A jak oceniasz samą nawierzchnię, bo tenisiści, z którymi, tenisistki w zasadzie głównie, z którymi rozmawiałem tutaj w tym tygodniu, chwalą, mówią o samych plusach. Oczywiście korty nie są szybkie, są dosyć wolne, co też zrozumiałe. Takie pierwsze czysto, powiedzmy, techniczne odczucia tenisisty. No, korty w miarę wolne, no ale myślę, że tutaj wiadomo, no nowa nawierzchnia, też nie ma co oczekiwać, że to będzie szybki hard. Myślę, że z biegiem czasu po prostu to będzie się zużywało, będzie coraz szybciej, no ale takie korty są tak naprawdę teraz w większości większych turniejów, myślę, bo jednak ten tenis schodzi do tego, żeby te wymiany były coraz dłuższe, mecze coraz dłuższe, więc myślę, że to jest taka idealna nawierzchnia, przy której można się przygotowywać potem do dalszych startów. A jak było, Kacper, ostatnio w 25-tysięczniku, bo zszedłeś o szczebel niżej, rozumiem, że po to, żeby złapać jakiś rytm, jakąś serię, bo o taką serię zwycięstw w ostatnich tygodniach było dosyć trudno. No tak, bodajże po niecałych 2 latach wróciłem na ITF Tour. No tak jak mówisz, no potrzebowałem troszkę zwycięstw, troszkę złapania pewności siebie, więc zdecydowałem się, że w tym tygodniu pojadę do Tbilisi na 25-tysięcznika. Też przez to, że nie było żadnego challengera na hardzie w tym tygodniu, więc stwierdziłem, że warto spróbować pojechać, może uda się zagrać parę meczy. No, udało się wygrać tak naprawdę, no po to tam pojechałem, żeby zagrać tych kilka dobrych meczy. Jakby to też pokazuje, że jednak nawet przy nie jakiejś bardzo dobrej formie jestem w stanie takie turnieje wygrywać, więc to też oczywiście buduje. No i zszedłem ten szczebel niżej na jeden mecz, na jeden turniej, a teraz wracam na Challenger Tour, no i mam nadzieję, że tam uda się znowu kontynuować tę serię. Co się dzieje wokół Kacpra Żuka, jeżeli chodzi o sprawy trenerskie, takie organizacyjne? Czy jest osoba, z którą ty współpracujesz na stałe, czy jesteś w takiej fazie poszukiwania? No aktualnie można powiedzieć, że trenuję tam, gdzie Kamil Maszak, w Good to Great Academy w Sztokholmie. I to będzie moja taka na razie baza czysto treningowa. Tam, kiedy będę miał możliwość, to po prostu będę latał, trenował. Są też trenerzy, z którymi mogę latać na turnieje. Ostatnio nawet do Segowi na Challengera, bo poleciałem z jednym z trenerów, więc jakby najbliższy okres to będzie moje miejsce i zobaczę po prostu, jak się będę tam czuł, jak ta gra będzie wyglądała, jak będą wyglądały wyniki. Na razie nic nie planuję zmieniać i mówię, no Kamil, kiedy podjął tą decyzję i zaczął tam pracować, no to jego wyniki i tenis poszedł do przodu. Ja mam nadzieję, że pójdzie tak samo. To mam dla ciebie być może bombę informacyjną, zaskoczenie, chyba że wiesz to już od samego Kamila. Kamil dzisiaj, 15 minut temu, napisał na Instagramie, że kończy współpracę z Akademią i z trenerem Nyszstromem. Widzę w twoich oczach, że już o tym wiedziałeś. A powiem ci, że nie wiedziałem, nie. Jakby nie słyszałem ani od Kamila, ani od trenera, że jakby takie zmiany odchodzą. Wiem tylko, że Kamil przez ostatni okres dłuższy nie był tam. Grał dużo turniejów, trenował też tutaj na miejscu, ale tego jakby się nie spodziewałem i nie miałem takich informacji. Nie wiem nic więcej, więc nie ciągniemy tego wątku, to już będziemy pytali Kamila, ale możesz w takim razie powiedzieć,
co takiego tam na miejscu jest dla zawodowego tenisisty, że jest to atrakcja polecieć w okolice Sztokholmu i spędzić czas w takiej akademii. Rozumiem, że jest sztab trenerski, że są sparing partnerzy, że są jakieś kuszące sprawy, jeżeli chodzi o warunki. No tak, no na miejscu jest no, ogromny obiekt tak tenisowy. Są korty kryte na hardzie, są otwarte na mączce, jest hard outdoor, jeden kort. Bardzo dobrzy trenerzy, kiedy tam tak naprawdę spojrzymy na listę nazwisk, no to na 10 trenerów 8 było w top 50 ATP, czy w singla, czy w debla, więc mają to doświadczenie, prowadzili mnóstwo zawodników. Jest też dużo samych zawodników na dobrym poziomie, dużo Szwedów, też zagranicznych zawodników do trenowania. Super infrastruktura i tak naprawdę tam jest wszystko potrzebne, to co zawodnik jakby potrzebuje, czyli trenuje na miejscu, ma wszystko zapewnione, zakwaterowanie, trening tenisa, o nic się nie musi martwić, więc dla mnie tak jak ja tam jadę, no to tak naprawdę o nic się nie martwię, przyjeżdżam, robię swoje i na tym to powinno polegać według mnie. Nie musisz, Kacper, oczywiście mówić o szczegółach, ale doszły mnie słuchy, że też ta oferta, powiedzmy, cennik tej akademii, tak powiem, jest dosyć atrakcyjny, no bo znamy ceny Nika Bollettieriego, który przez wiele lat w tysiącach dolarów każdą godzinę liczył, a jednak to też jest ważne dla tenisisty z trzeciej setki, który no, nie zarabia takich pieniędzy jak czołowa dziesiątka. Rozumiem, że to też jest jakiś punkt, który jest istotny w tej układance. No oczywiście, no cenowo nie spodziewałem się, że będzie to aż tak korzystna oferta, że tak powiem. To też może to dzięki troszkę Kamilowi, bo jednak no, on już tam dłuższy czas przebywał. Dzięki temu ja dostałem też w miarę dobrą ofertę do trenowania tam. Ale wiadomo, no, jakby to jedno to jest trenowanie na miejscu, ale żeby zabrać trenera na turniej, no to już są dużo, dużo większe koszty, trzeba sobie powiedzieć wprost. Więc jakby myślę, że no po prostu no, trzeba w siebie zainwestować, żeby coś z tego było, no i też nie można patrzeć po prostu na finanse czysto z kalkulatorem, no tutaj ja chcę się rozwijać, grać coraz lepiej, więc po prostu inwestycja w siebie, no i mam nadzieję, że w końcu to zatrybi i pójdziemy do przodu. Jak wygląda twój kalendarz na najbliższe tygodnie, bo będzie tutaj w Kozerkach rozgrywany Challenger, ja jeszcze listy nie widziałem, natomiast słyszałem o kilku nazwiskach, które tutaj przylatują, czy ty się dostałeś na bazie rankingu, czy ty się w ogóle do tego turnieju zgłosiłeś? Aktualnie jestem chyba drugi oczekujący, więc raczej na 99% powinienem się dostać do drabinki głównej, więc planuję zagrać Challengera tutaj w Kozerkach na miejscu. Potem tydzień właśnie polecę do Szwecji trenować i potem dwa Challengery, jeden na Majorce, jeden w Cassis. W Cassis mam dobre wspomnienia, rok temu półfinał, więc jakby to są na razie moje trzy kolejne turnieje, a potem zobaczymy co dalej, jak te wyniki będą wyglądały, ile zagram meczu, może będzie trzeba znów wrócić na jakąś 25, no ale to na razie te tygodnie mam zaplanowane, a potem zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.